Czasami wypada przetestować coś nowego, więc dzisiaj zapraszam Was na test tego Golfa 7 z 2014 roku. Nowy samochód, ale miejsce nadal trzyma standard. Zapraszam. Przedliftowy Golf 7 był produkowany w latach 2012-2016. W 16 właśnie wszedł facelifting, mniej więcej w tym samym czasie co Octavii Trójki i Leona Trójki, ponieważ jest to bliźniacza konstrukcja. Mimo wszystko Golf 7 jest tak niezauważalnym samochodem, jak każdy Golf zresztą, że samochód w takim kolorze, zwłaszcza w takim kolorze, praktycznie nie rzuca się w oczy i praktycznie jest niezauważalny na drogach. Czy to znaczy, że samochód jest nudny? Czy to znaczy, że utwierdzam się w przekonaniu, że życie jest zbyt krótkie, żeby jeździć Golfem? Może. Ale jaki to jest samochód taki w ogólnym odbiorze? Jaki jest dla typowego użytkownika? Czego można się spodziewać po tym samochodzie? Zobaczycie za chwilę. Na pewno tutaj doświadczymy niemieckiej precyzji, więc dosyć mało detali. No tutaj akurat nie ma nawet halogenów przeciwmgielnych, ale zobaczcie, listwa z grilla jest kontynuowana w światłach. Jest to swego rodzaju smaczek, który, no nie powiem, że dodaje pikanterii, ale jednak jakoś urozmaica ten wygląd i jest dosyć płynnym przejściem do listwy świetlnej znanej chociażby z Golfa 8. Przetłoczenia z maski i nadkola są kontynuowane dalej na drzwiach. Doszło tutaj jeszcze jedno przetłoczenie i idą one prawie do samego końca. I tu nie dzieje się nic. Bardzo gruby słupek C jest kompletnie pusty i gładki. Faktycznie, może łatwiej wtedy będzie wspawać ćwiarę, ale no... Przód jest jakoś bardziej zadziornie narysowany, a ten tył jest taki płaski. Znaczy, no wiadomo, tutaj przy znaczku jest jakaś kontynuacja tego przetłoczenia. Ale nie sprawia to jakiegoś wrażenia takiego bardzo spójnego. No i bagażnik otwieramy, odchylając znaczek. Czy z drugiej strony znajdziemy jakieś rzeczy bardzo rozbudowane stylistycznie? No nie, felgi są bardzo proste, bardzo poprawne, chociaż nie są również brzydkie. I jedynym takim większym urozmaiceniem no to może być taka kopnięta klapka wlewu paliwa. Ale czymże to jest w porównaniu z całokształtem Golfa? Mimo wszystko nie da się powiedzieć o tym samochodzie, że jest brzydki. Można powiedzieć, że jest nudny, że jest poprawny. Ale nie można powiedzieć, że jest brzydki. Dobra, to co tam pod maską? Pod maską na teleskopie znajdziemy 1.4 TSI w wersji Blue Motion, jak świadczy znaczek na klapie, o mocy 125 koni i momencie 200 Nm. To pozwala na rozpędzenie do setki w 9,1 sekundy chyba i polecenie maksymalnie 204 na godzinę. Teraz tak, to jest samochód z 2014 roku. Ten silnik był oferowany w latach 15-16. Jak do tego doszło, nie wiem, ale tu naprawdę jest ten silnik o mocy 125 koni. Także może to jest rok modelowy 2015, a po prostu wyprodukowany w 14. Nie wiem. Mimo wszystko, mimo dużego przebiegu, ale do tego zaraz przejdziemy, z silnikiem tym nie ma problemów i jeździ sobie cały czas chętnie i bezproblemowo. Golf 7 występuje też w bardzo popularnej wersji kombi, ale jednak sprawdźmy, jak jest z tyłu w hatchbacku. No tam nie patrzcie, tam moje rzeczy. Japa. No i jesteśmy w środku. Tutaj miejsca na nogi jest dosyć. Przede mną jest fotel ustawiony pode mnie do jazdy. No i siedzę sobie wygodnie, widzicie, mogę sobie majtać nogami. Oczywiście założenie nogi na nogę by było problemem, ale nie jest niemożliwe. Jest kieszonka, w której można pochować różne rzeczy. Są nawiewy na tylną kanapę. I jest tutaj komfortowo. Jest miękki podłokietnik. Można się złapać, można się oprzeć. Naprawdę nie jest źle. Jest, nawet bym powiedział, bardzo dobrze. Miejsca na głowę tu jest mnóstwo. Ja siedzę wyprostowany teraz. Tak najbardziej wyprostowany, jak tylko mogę siedzieć. I dopiero w tym momencie smyram daszkiem pod sufitkę. Tu jest naprawdę mnóstwo miejsca.
Tutaj można komfortowo jechać, bardzo komfortowo jechać w 4 osoby, ale myślę, że w 5 też się będzie dało. Jestem naprawdę pod wrażeniem, że Niemcy byli w stanie upchnąć tak dużo miejsca w środku na tak małej przestrzeni. Wnętrze też jest do bólu proste, poprawne i zalatujące nudą, ale z drugiej strony, zobaczcie, tu są takie te srebrne wstawki. Ktoś jednak poświęcił chwilę na to, żeby to wnętrze jakoś wyglądało. Dobra, to teraz pakujemy się za kierownicę i patrzmy, jak tam jest. Dzień dobry. Tutaj jest prosto. Kierownica jest właśnie taka obszyta. To jest dosyć znane z grupy Volkswagena, szczególnie z tych lat. Kierownica jest bardzo podobna w trzymaniu do chociażby Skody Octavii trójki. Z Leonem trójką styczności nie miałem, ale no, to jest żywcem wzięte z Octavii. Więc jeśli jesteście przyzwyczajeni do jakiegokolwiek samochodu z grupy Volkswagena, to tutaj nic Was nie zaskoczy. Przyciski na kierownicy mają trochę inny kształt, są troszeczkę inaczej rozlokowane niż w Skodzie, ale również znalezienie ich i wiedzenie, co do czego służy, nie będzie stanowić najmniejszego problemu. Światła są automatyczne, wycieraczki nie, ale po co? Światła automatyczne się przydają, tutaj światła przeciwmgielne są tylko z tyłu. Lusterka w prądzie, szyby w prądzie, nawiewy. Tutaj akurat wkomponowanie nawiewów mi się podoba. Są proste, są wkomponowane w taki ostro ścięty, pod kątem prostym, ten gzyms taki, nie wiem jak to nazwać. No, to też jest. Właśnie to jest fajne, że to jest miękkie. To można sobie pomacać i to właśnie jest mięciutkie. Nawiewy się otwierają, się zamykają. Światła awaryjne działają. Radio duże, bez nawigacji. I tutaj uwaga, to jest coś, co mnie fascynuje w tym samochodzie. Mamy duże radio, mamy rozsądny silnik. To jest manualna klimatyzacja. Manualna klimatyzacja w Golfie 7. Fajnie, że jest klima, ale nawet nie wiedziałem, że można wziąć Golfa 7 z manualną klimą. Tym bardziej, że no, to nie jest najniższa wersja. Fajne jest to, że tutaj jest więcej niż jakieś 3 czy 4 stopnie nawiewu. To pokrętło się kręci w sposób taki dość plastikowy. To lepiej, tu są ząbki. Tu chyba to pokrętło było częściej używane. Tak, zdecydowanie. Drążek zmiany biegów jest taki okrągły, ale też jest miękko obszyty, dobrze leży w dłoni, nie rani dłoni podczas jazdy, jest komfortowy, a zaokrąglona góra pozwala sobie ładnie szybko zmienić bieg i ześlizgnąć z tego rękę. Do tego mamy tragiczny system start-stop, znaczy tragiczny, no każdy system start-stop jest tragiczny, nieważne czy jest dobrze zrobiony czy źle, każdy system start-stop jest tragiczny, to jest tragedia, ja wsiadam, to robię od razu klik, żeby wyłączyć. Mamy czujniki parkowania i właśnie, czujniki parkowania w Golfie 7. To jest coś, z czym się spotkałem też w Octavii, czyli ja sobie jadę i na przykład podwieję liście z samochodu przede mną i już tu na ekranie jest komunikat, że o, jestem przy ścianie, zwolnij, hamuj, cofaj. Także czujniki są bardzo wrażliwe. Do tego mamy upośledzony hamulec ręczny i system autohold. System autohold to akurat fajna sprawa. No a elektryczny ręczny, no to pozostawmy to bez komentarza. Dobra, nowy samochód, to trzeba parę rzeczy powiedzieć o systemie multimedialnym. O! A, to będę musiał wyciszyć, żeby mnie nie ściągnęli za te. Dobra, radio proste, klikamy sobie stacje, są wszystkie stacje w okolicy. Można sobie przewijać, sortowanie alfabetyczne, jakieś grupy. Pasma FM można sobie stroić ręcznie przy pomocy takiego paseczka. Taki, troszkę sznyt retro. O, mamy antyradio z powrotem. Dobrze, media. No to mamy źródła, mamy oczywiście Bluetootha, mamy AUXa, USB, kartę SD, jeszcze płyty. To jest fajne. Można też powybierać sobie utwory z danego urządzenia. Z Bluetootha nie zawsze to działa, z karty, z pendrive'a i tak dalej zawsze. Samochód mamy. Ustawienia samochodu. To jest spalanie od uruchomienia. 6,2 przez moje 13 km, które przejechałem ze średnią. 26 na godzinę. Jeszcze pojeżdżę. Też nie mogę powiedzieć wrażenia. No to jest długookresowe 9,3 z 863 km. No to takie dosyć spore jak na to 1,4. Od tankowania 9.1. Także mamy telefon, tutaj można sobie znaleźć, wyszukać telefon, to w
systemie volkswagenowskim jest bardzo proste. Bluetooth, wyszukaj urządzeń i szukamy. I to nie sprawia żadnej trudności. Chociaż tutaj troszkę kłuje mnie w oczy to, że jak cały system ma czarne tło, to tutaj jest taki szary, taki troszkę przestarzały. Może to zmienili potem? Nie wiem. No tutaj teraz ja mam wyłączoną wykrywalność w telefonie, to mnie nie znajdzie. Setup. No i oczywiście mamy ustawienia przeróżne. Ustawienia klawiatury, ekranu. W ekranie możemy wyłączyć ekran i tak dalej, sygnał potwierdzenia, czujniki parkowania. Ale teraz chcę Wam coś pokazać jeszcze, tylko to musi na momencik zgasnąć. O, zgasło. I teraz patrzcie, to jest moja dłoń. Ja tą dłoń teraz zbliżę do tego ekranu i patrzcie. I pojawiają się podpisy. To jest fajne, to mi się podoba, właśnie taki czujnik zbliżeniowy. Można się pobawić w taką magię. Dobra, koniec tego gadania. Pora jechać. A właśnie, co do przebiegu, 231 tysięcy, 2014 rok. Godny podziwu. Dobra, odpalamy Golfa. Odpalił. Wyłączamy system start-stop. No i musimy teraz stąd jakoś wyjechać. To jest właśnie fajne teraz. To jest jedyna zaleta elektrycznego hamulca ręcznego. Jest ona taka, że w momencie, w którym stoimy sobie na ręcznym, to wystarczy ruszyć, żeby ręczny się zwolnił. To jest fajne. Dobrze, wyłączamy już sobie czujniki parkowania, bo już sobie jedziemy prosto, radio też wyłączymy. Przy okazji szybki teścik jazdy po dziurach. Rowerzysta nas goni. O, i do 70, bardziej dynamiczne przyspieszenie. I jest. Ta piątka jest wystarczającym biegiem, a szósteczka obniża obroty i obniża spalanie. Jaki jest Golf w prowadzeniu? Ja mogę teraz już o tym Wam mówić, bo jeździłem tym Golfem i dzisiaj już troszkę, i wcześniej. Golf w prowadzeniu jest jak typowy Volkswagen. To jest coś, o czym zawsze mówię przy testowaniu samochodów grupy Volkswagena, tych takich nowożytnych bardziej. Bo te wszystkie samochody prowadzą się w bardzo, bardzo podobny sposób. Mówiłem o tym przy chociażby A4, B7. To jest chyba jedyny test z tych samochodów, który jest na YouTubie, reszta była w formie tekstu. One wszystkie prowadzą się w sposób bardzo podobny. Ale to nie jest zły sposób. To jest taki niewymagający od kierowcy jakiejś... A ten co? To jest sposób niewymagający od kierowcy jakiegoś wielkiego zaangażowania. To jest samochód świetny dla ludzi, dla których samochód to jest narzędzie. Że wiedzą, że wsiądą rano, odpalą i to jadą sobie do pracy, odwiozą dzieci do przedszkola, szkoły, czy w weekend pojadą na działeczkę, a w wakacje na wakacje. Wakacje na wakacje, tak. A w wakacje na jakiś wyjazd dalszy. I to jest coś, co jest pewne. Taki samochód jest po prostu pewny. I dlaczego on jest nudny? On jest nudny właśnie dlatego, że nie dostarcza po pierwsze żadnych emocji z jazdy. Po drugie, nie stworzy żadnych takich dziwnych niespodzianek, mniej lub bardziej przyjemnych. No i faktycznie, dla niektórych to może być zaleta, ale jak to wiele osób mówi, jazda bezawaryjnymi samochodami jest nudna. Mamy drogę o przyspieszonym standardzie prędkości. Jedziemy sobie bardzo spokojnie. Tutaj naprawdę jest bardzo cicho podczas jazdy. Nie wiem, czy mikrofon to wyłapie, ale tu praktycznie nie słychać silnika we wnętrzu. Najbardziej słychać szum opon. I to jest w zasadzie jedyne, co tutaj słychać podczas jazdy. Zresztą no wiadomo, że ten silnik trochę chodzi, no, trochę pracuje. Teraz mamy 1800 obrotów, to wiadomo, że przy takiej wartości obrotowej no nie będzie ten silnik jakiś bardzo głośny. Jednak mamy na luzie, obroty są niskie, no faktycznie jest troszkę ciszej. Ale tutaj w środku nie jest głośno, ani podczas wyższych obrotów, ani podczas niższych obrotów. I tutaj pojawia się też jeden problem, ten silnik nie brzmi. On tak mlaszcze, tak ja robię... Troszeczkę w tym laskaniu jest mruczenia, ale to nie jest takie mruczenie,
jakiego byśmy wymagali od samochodów. To jest takie mruczenie poprawne, takie... Tak, tu jest silnik. Jest on spalinowy. Nie zapominaj o tym. I tyle. To trochę za mało. Kierunkowskaz ma takie dosyć głuche to stukanie. To nie jest takie cykanie fajne, znane ze starszych samochodów, tylko to jest takie głuche puk, puk, puk. To jest trochę przykre. Fajnie, że samochody się rozwijają, no bo gdybyśmy całe życie jeździli Trabantem, to by było nudno. Ale czy to jest dobra strona? Właśnie, autohold, więc nie muszę trzymać na hamulcu. No. I to są właśnie te przyzwyczajenia. I czy jest to dobre, że te samochody stają się takie jak ten Golf? Nie. Ale nie wszystkie samochody są takie jak ten Golf. Golf jest Golfem. Octavia jest Golfem, Leon jest Golfem. Ale mimo wszystko to jest faktycznie fajny samochód dla kogoś, kto nie interesuje się motoryzacją, nie chce przy samochodzie dłubać, nie potrzebuje jakichś konkretnych emocji z jazdy. Wystarczy, że jedzie. No i taki jest ten samochód. Nie dostarcza żadnych emocji. On po prostu jedzie. Tylko i wyłącznie. Czyli jakby nie patrzeć, spełnia swoje zadanie. Samochód ma jeździć. Tylko właśnie, czy o to chodzi, żeby w sposób pozbawiony wszelkich emocji dostać się do celu? Dla mnie? Nie. Dla człowieka, który kupi tego Golfa i będzie nim jeździć na co dzień, bo stwierdzi, że to jest samochód, który chce mieć, że mu się podoba, bo faktycznie Golfu może się podobać. Tu wnętrze też jest fajnie logiczne, rozłożone, wszystko jest pod ręką, nawet konsola środkowa jest troszeczkę zwrócona w stronę kierowcy. To faktycznie można chcieć taki samochód. Można chcieć taki samochód do rozsądnego przemieszczania się na co dzień. I teraz sprawdzamy czujniki zmierzchu. Zadziałały. Wnętrze się podświetliło. Jedziemy teraz tunelem pod Martwą Wisłą. Także mamy taki troszeczkę austriacki sznyt. W sumie mogę o... I teraz może mnie nawet bardziej widać. Ha! Ja to mądry jestem jednak. Dobrze, już. To jest nie to, to. I mamy światło dnia. No, jest tempomat i jest też ogranicznik prędkości. To jest fajne, że jest i jedno i drugie. I mamy teraz tempomat ustawiony na maksymalną dozwoloną prędkość. Jeszcze sobie wrzucimy szósteczkę i bujamy się 70. I fajnie, że da się go przełączyć między ogranicznikiem prędkości a tempomatem. I całe sterowanie tempomatem jest w jednej jakby manetce, w jednym panelu przycisku gazu. I właśnie ten samochód jest taki intuicyjny. Tutaj to, co chcesz, żeby było, jest tam, gdzie chcesz, żeby było. I jest. I tyle. I jeśli wymagasz od samochodu czegoś więcej, jakichś emocji, awaryjności, to nie ten adres. Do żwawego przyspieszania też się nadaje. Chętnie wchodzi na obroty. No i robi to, no nie bezszelestnie, ale bez takiego charakterystycznego mruknięcia, które jednak powinno być. Bo nawet te czterocylindrówki dobrze brzmią. Gdyby to była trzycylindrówka, to jeszcze bym był w stanie zrozumieć, dlaczego jest cicho i nawet byłbym wdzięczny za to, że jest cicho. A to jest jednak czterocylindrówka. Czterocylindrówki na wyższych obrotach potrafią fajnie brzmieć. Tak, i zawsze się zastanawiam, co przy takich samochodach mam mówić. Bo jest to samochód poprawny. I mógłbym opowiadać o stylistyce, która jest poprawna. O mechanice, która jest poprawna, bo jednak to jest to TSI, które nie jest awaryjne, plus nie jest to diesel, na którym robili przekręty odnośnie emisji spalin. Więc nie mogę tutaj nawet za dużo ponarzekać. To jest samochód, który jedzie. Jadę na trójce. Chcę czwórkę? Mam czwórkę. Chcę wrócić na trójkę? Wracam na trójkę. Dodaję gazu, samochód przyspiesza. Jest bardzo responsywny. Ma fajną reakcję na kierownicę, fajną reakcję na gaz. Bo po naciśnięciu gazu samochód od razu reaguje. Oczywiście tutaj fotele są regulowane góra-dół, przód-tył, oparcie, pochylenie oparcia. We wszystkich płaszczyznach, w których byśmy potrzebowali. O, stoimy. I kolumna kierownicy, też da się ją wyciągnąć, da się schować, dół, góra,
Właśnie w samochodach grupy Volkswagena do tej pory miałem wrażenie, że hamulce działają z takim delikatnym opóźnieniem. Tu mam wrażenie, że to opóźnienie jest mniejsze. Może to jakieś moje takie subiektywne odczucia, ale wcześniej miałem wrażenie, że to opóźnienie jest takie, że ja naciskam i dopiero zaczyna hamować. To nie było zbyt pożądane przeze mnie i mnie to irytowało, bo jednak już musiałem z większym zapasem zacząć hamować, a jednak hamulce były sprawne. Więc tak być nie powinno. Tutaj, z tego co widzę, tak nie jest. Tutaj, znaczy, jest taka delikatna bezwładność, ale jest ona na poziomie normalnym, akceptowalnym i typowym dla samochodu. No, to nie są takie hamulce, że wciskam i od razu łapię. Tu jednak czuć, że te klocki muszą do tarczy dojść. Może to też jest to, że to jest nowy samochód, więc więcej od niego wymagam, a gratom jestem w stanie więcej wybaczyć. Pamiętacie to, co wam mówiłem w przypadku Audi A4 B7 o prędkościomierzu, że jak hamuję, to ta prędkość tak spada, znaczy prędkość. Prędkość spada normalnie, ale wskazówka prędkościomierza spada w sposób taki bardzo ładny, taki bardzo liniowy, a niekoniecznie zgodny z rzeczywistością. Teraz jeszcze raz na to zwróciłem uwagę. No i teraz jak już stałem, to jeszcze prędkościomierz pokazywał około 5 km na godzinę. Żeby było ładnie. Po co? Nie wiem, no już o tym gadałem w przypadku Audi. Czy mam się powtarzać? Chyba nie. Sprawdźmy teraz na torowisku. Cicho, gładko, bez problemów. Troszkę większa prędkość przez torowisko i również bezproblemowo. No i czuć belkę z tyłu. Bardzo czuć tu, że z tyłu jest belka, a nie wielowahacz, ponieważ na poprzecznych nierównościach, takich jak tutaj, bardzo podbija samochód. Tył dokładnie, ale to jest charakterystyczne dla zawieszenia właśnie z belką z tyłu. Nie jest to kwestia samego Golfa. Tu jest zawieszenie bardzo klasyczne, ponieważ z przodu są kolumny McPhersona, z tyłu belka, także jest to konstrukcja zawieszenia znana od lat, lubiana od lat i bardzo łatwo w naprawie i każdy w zasadzie będzie w stanie to naprawić. Plus zaleta tej łatwości dodatkowa jest taka, że ta naprawa nie będzie droga. O, na co warto jeszcze zwrócić uwagę? Tutaj kierunkowskaz boczny jest w lusterku. To jest popularne teraz i to nie jest nic dziwnego. Ale co jest fajne, co fajnie robi grupa Volkswagena, co mi się właśnie podoba, to, że w lusterku jest takie wycięcie i ten przezroczysty plastik z samego szkła kierunkowskazu jest też od wewnętrznej strony, od strony lusterka, no, na które patrzymy. I widać też z boku, że kierunkowskaz mruga. Nie wiem po co, skoro mamy strzałki tutaj, ale coś takiego jest i faktycznie może być przydatne. Jest na pewno fajnym bajerem, to kątem oka też widać, jak mruga. Nie wiem po co to jest, mi się podoba. Jakieś tak... Lubię czasami bezsensowne rzeczy, a to jest jedna z nich. O, zielona. Czy jest tutaj coś, co jest jakąś wielką wadą? No nie, to jest Golf. To jest samochód, który ma być prosty, ma być bez wad i odpowiedni dla każdego. Mówią, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Ten Golf może spokojnie trafić do wszystkich. Każdy, jak tutaj wsiądzie, będzie wiedział, co do czego służy i będzie nim normalnie przemieszczać się na co dzień, czy po mieście, czy na trasie. I nie będzie to dla nikogo stanowić najmniejszego problemu. Tylko, czy to jest dobre? To jest dobre, ponieważ zrobili samochód, który jest jednym z lepiej sprzedających się samochodów w Europie. Zrobili fajne też pikantne wersje, takie jak GTI, GTD, R. Zrobili RG w kombi, co jest w ogóle świetnym rozwiązaniem. I czy taki przepis na samochód jest udany? Golf odniósł taki sukces, że można śmiało powiedzieć, że tak. Wyprodukowali ich mnóstwo, produkują go od dawna. Chociażby możecie sobie zobaczyć kartę do filmu o Golfach dwójkach. Kilku. I ten przepis z tamtych lat, z lat 80. Pozdrawiam Państwa w samochodzie obok, których chyba na mnie patrzą. Ten przepis na samochód sprzed wielu, wielu lat cały czas działa. To od lat jest prosty samochód, który nie dostarcza żadnych emocji z jazdy. Jest w opór nudny i wizualnie i w prowadzeniu. Ale to jest jego zaleta. Bo on taki ma być. On ma być dla na przykład młodej mamy,
która chciałaby mieć nowy samochód, albo tam kilkuletni, i kupuje takiego Golfa po to, żeby nim jeździć po prostu na co dzień, odwozić dzieci do przedszkoli, odwozić na kolonie i to wszystko, i nie obchodzi to, jak ten samochód się prowadzi. Z wyglądu obchodzi ją kolor, może kształt felg. A jak samochód wygląda? Golf wygląda jak samochód. Po prostu. Jak dziecko ma narysować samochód, to narysuje coś podobnego do Golfa. I właśnie taka mama będzie miała takiego Golfa, który będzie pewnie się prowadzić. Będzie stała w korku, będzie się wygodnie stała w korku. Ma też bardzo dobre nagłośnienie. Wyjedzie na autostradę, będzie chciała jechać z prędkością przepisowych 140 cały czas, ustawia tempomacie i jedzie. Golf ma być po prostu poprawnym samochodem dla ludu. Volkswagen. Samochód dla ludu. Sama nazwa na to wskazuje. No i właśnie taki jest Volkswagen. Volkswagen jest po prostu samochodem dla ludu. Zwykłym, najzwyklejszym samochodem dla ludu. Czego wymaga lud? Bezawaryjności, komfortu, dobrego wyposażenia, dobrej ceny i wyglądu takiego, żeby sąsiad z domu obok czy z klatki obok nie zazdrościł i można było zaparkować normalnie pod domem. Mamy to, ponieważ dokładnie taki jest Golf. Wcześniej jeździłem też Passatem B7. Powiem tak, tutaj we wnętrzu czuć, że jest to po prostu zmniejszony Passat. W takim razie po prostu trzymajcie się, ja się żegnam, póki jeszcze nikt za bardzo na mnie nie patrzy, że gadam sam do siebie. Cześć!